Więc dobra, tak ogólnie wstęp mówiąc, jak to wyszło z moim Sylwestrem, bo muszę wam to chyba wyjaśnić. To była taka sytuacja, że po prostu stwierdziłem, że pojadę jeden raz Sylwestra gdzieś indziej. Wziąłem tak z połowy moich fajerwerków, główny pokaz przeniosłem na Nowy Rok. No i tu są właśnie te wszystkie fajerwerki, które tutaj wziąłem. Już było pierwsze strzelanie, obczajanie miejscówek, znaleźliśmy naprawdę dosyć fajne miejscówki, więc jest spoko. Niestety obok domu nie będziemy strzelać, ponieważ są linie i w ogóle jest relipa. No, ale i tak fajne miejscówki zostało znalezione, naprawdę dosyć ludzie tu sporo strzelają, co mnie bardzo cieszy. Jest 21.30, było pierwsze strzelanie, jakieś konkreciki poleciały. Znaczy mniejszych petard raczej, no dużo wzięliśmy, paczkę eksplozywek, Tiger Thunderów, no i jakieś single shoty poszły, także spoko. I teraz idziemy, jest 20, właśnie jak mówiłem, 1.40 w tym momencie, troszkę się pomyliłem przed chwilą, ale nieważne, no idziemy na drugie strzelanie. Będzie jeszcze tak o 23, takie przedstrzelanie, po prostu przed północą. I potem idziemy tak za 15 północ, zaczniemy już powoli strzelać, żeby to wszystko... po prostu, wiecie, wystrzelać na spokojnie, bez stresu, bez tego. A tu jest reklamóweczka, w której wynoszę fajerwerki, także spoko. Myślę, że tutaj zbyt dużo nie widać. Ponad połowa fajerwerków około została po prostu u mnie w domu. I teraz po prostu biorę rzeczy, które weźmiemy na strzelanie. Na pewno to, weźmiemy sobie cyrkowica szoka. Otworzymy sobie te petardy, więc ich sobie trochę wezmę. No ogólnie tym was nie będę zanudzał, bo to będzie trochę trwało, zanim ja sobie tu rzeczy powybieram, więc widzimy się potem. Więc spoko, Kuba, nie mam problemu, lecimy. Tutaj są obok kable, mam nadzieję, chociaż nie widać ich. Nic nie stanie, bo jeszcze odpalamy wszystko kawałek od kabli bezpiecznie. Tu mamy cyrkowica, tu mamy rakietę. Tak, ale Kasia, ja ci to wszystko wytłumaczę. Proszę tutaj, ten, wszystko będzie profesjonalnie. Jestem na miejscu, gdzie już będę spędzał całego Sylwestra. Tego wstępu jeszcze pewnie nie mieliście, dopiero go nagram, ale może będziecie go mieli przed tym filmikiem. I zaczynamy pierwsze strzelanie o godzinie 19.20 jakoś, więc leci pierwsza rakieta. Możecie się odsunąć. Ej, bo poleci. Tak, tak powiedziałbym, 2 na 10 ta rakieta. No, ej, w sumie racja, spadnie coś jeszcze na samochody, no ale to jest i tak daleko. Ta reklamówka tu leżała cały czas? No ale wiesz, to i tak iskry do niej nie polecą, a położyłem ją tam, żeby się fajerwerk nie zamoczyły. Teraz leci coś fajnego. Cyrkowic S od Triplexa. To lata gdzie chce, odsuńcie się. Właśnie. Może napychać mu na to pole. To właśnie za cyrkowlice. Więc zmieniliśmy troszkę miejsce odpalania. Włączę tryb fajerwerk i zobaczymy, jak to się wtedy nagra. Lecimy z kolejną rakietą, tym razem od Hestii. Powinna być nieco ładniejsza. Wiem, że to jest takie odpalenie totalnie głupie z krzesła, ale nie wziąłem żadnej rurki. Jeszcze tutaj poszukamy czegoś, co by mogło posłużyć za lepszą rurkę do odpalania. Więc leci rakieta! Wybór miejsca, zmrok, auto włączmy, bo jest latara mocna. To co, Kasia, chodź, bierz tam, masz różne rzeczy ciekawe. Tak, oj, może położymy na krzesło, skoro już skończyliśmy z rakietami. Na krześle będzie fajnie to wszystko trzymać. Znaczy, w sensie mogę, dobra, nieważne. Tu mamy single shoty. Co to? Petarda Salut Cracker. To możemy tak tutaj odpalić po prostu. I rzucić tam. Co jest? Tak jest ten. Może single shot. O, to jest samo. To znaczy nieważne. Nie. W żadnym wypadku, Kasia. Tu jest coś, co możesz przytrzymać i rzucić, bo ja nie mam jak tego odpalić. To jest petarda. Rzuć tam daleko. A to jest bardzo słabe. Może coś mocniejszego. Wączek. Weźmy coś mocniejszego, zobaczyć jak tu się huk roznosi normalnie. O, weź, przytrzymaj i to rzuć mocno, bo to jest dobra petarda. Może ci piszczeć w uszach. To czekaj, jak się im tak spodobało, weźmijmy coś naprawdę głośnego, czyli single shota z wyrzutni Thunder King. Uciekaj, bo to w powietrze leci. No właśnie. Mówiłem, że na dach poleci. Na blaszaka. Znaczy jest kawałek od domu dosyć daleko.
ale jednak nadal te fajerwerki będą coś tam lecieć. Spróbujemy pod nieco innym kątem to odpalić. O, tak bardziej w tamtą stronę. O, powinno być lepiej. No, zdecydowanie lepiej w tamtą stronę. Teraz bączek? No można bączek odpalać, to rzuć go. Albo połóż go na trawnie, żeby nie spadł. I tak spadnie na 90%, ale co tam. A nie, trzyma się. Tylko iskrami sypie. Aż po reklamówce. Może weźmy coś z efektem, bo tutaj tak strzelamy niczym z efektem, a ludzie się chyba nudzi. No, całkiem ładna. Więc znaleźliśmy nową miejscówkę, chyba bezprzypałową totalnie. Tam Kasia świeci latarą. Bardzo daleko od jakichkolwiek domów, totalnie tu są jakieś tam drzewa. I odpalimy sobie teraz małą petardkę, żeby sprawdzić, czy ta miejscówka się nada na strzelanie. Już nie trzeba tak daleko. O, ja nie mogę. Więc lecimy z JC05. O kurde, zapalniczka mi się zablokowała. Ale to nic, już odblokowujemy. Kurde, nie w tą stronę, okej. Ona nie jest mocna bardzo. No, taka. Taka nawet. Czy może teraz jakiegoś single shota? Efekta. To są petardki małe. O, to sobie odpalimy. To będzie ładne. Jest miękka ziemia, więc nie ma problemów z bezpieczeństwem odpalania single shotów. Tylko żeby nie spadł. O. Tak będzie idealnie. Odsuń się. To leci w powietrze. Do samej ziemi. Jeszcze się tu gdzieniegdzie błyska. Trzeba będzie to później pozbierać, żeby... Tu jest w sumie i tak droga, ale żeby ludziom, wiecie, nie syfić. Co tam mamy? Może mini cudzko. To jest takie niestresowe. Nikt się na to nie będzie raczej gniewać. Co? Z piszczeniem. Głośne. No i po mini cudzko. Tak czy jak będziemy musieli tu wrócić, żeby to pozbierać. Ale coś strzela, tylko że ja nic nie widzę. Teraz możecie? No, to jest takie dosyć słabe raczej. To możemy tym porzucać. Petardka matawruje, możesz uciec daleko, bo to będzie takie dosyć podobne do tamtej. Znaczy nie tak mocne jak tamta. Co się tak wysła. Ale jednak też całkiem mocne. Kasia, ty stoisz bliżej petard niż ja. A mi już uszy przytkało, a ty nic. Nie, to była fajna. Wow. Zrobiliśmy małą dziurkę, ups. Petarda miazga. Raczej miazgi nie zrobi. Emitter konfetti. JC05, ja cię odpalę, a ty rzucisz. Ahaha, no rzucaj. Wow, jakieś odłamki w naszą stronę posypały. Normalnie trochę te palce przyjerałem. Single shot jest fajny. Super? Bączek, nie. Single shot to takie, może bączka po prostu rzucimy. Ale tutaj, bo tu nie będzie za bardzo widać. Ale on i tak fajnie świeci. Świeci, więc wiesz. No, prawie się zakręcił.
Dobra, to single shota dawaj. Nie, tam nic się nie pali. Single shot poleci w tamtą stronę, bo wieje trochę wiatr. To jest łukowy. Zobaczymy, jak w takim miejscu się echo poniesie. Echo, cudo. Coś jeszcze zostało? Trekkingi. O, to dawaj, normalnie. Całą czy? A, dawaj całą, co będziemy rozbierać. No, możesz tutaj rzucić. Powiedz, nie wyrzucaj, Kasia, ty lepiej. Daleko nie ma sensu tego wrzucać. O, masz tam jeszcze krakinga? Jestem czuło, jest jeden. Jest, to patrz, pokażę ci fajny patent. Jak zrobić, żeby krakingi fajnie strzelały. Znaczy, no, w sumie to nie jest patent, tylko po prostu położymy go na tym. Ale jednak będzie fajniejszy efekt. Wow. Ale iskierkami sypał, wariat. Coś tam jeszcze jest? Piraty to miazga jedna. Miazga, to odpalimy miazgę na szybkości. Coś łuka, ale osobiście nic nie widać. No, nawet echo tu jest super. Co tu jest? Tiger Thunder? O, czekaj, cracking został przecież jeszcze. O, to jest fajna sprawa. Dobra, to sobie też odpalę. No właśnie, patrzcie, to sobie odpalę, pyk. I teraz. Ale nawet wiatr tu nie wieje dzięki temu, że jest ten las. Ale wiesz, zawsze można na rakiety zrobić dziurę w ziemi porządną, ubić ją i można odpalać dziury. Wiesz nawet co, można to wbić porządnie. Tam przed chwilą odpalił rakietę, więc zaczęliśmy strzelać petardami, może jesteśmy na totalnej wsi i robiliśmy karabinek na szybko z eksplozji w jedynek. Jest, uciekaj Kasia. Chyba wkurzyliśmy psa. Tam też coś strzelał. Dobra, skończyły się mocne petardy. Wracamy potem. Więc dobra, lecimy z tym strzelaniem zapowiadanym. Tutaj mam tę czwórkę obok, w sumie tutaj zaraz domów, żeby tam dać znać ludziom, którzy się tam bawią w tym domu. Tutaj nawet światło świeci, więc to jest Sylwestra. Gdzieś tak od świeci, gdzie jest super halogeny oświetlone. Ale zobaczymy, bo tu są zaraz niedaleko wysokiego napięcia linie. Widziałaś to? To czekaj, ja to odpalę na ziemi. I ja to rzucę, bo inaczej tego sobie nie wyobrażam zrobić. Aj! Musię. Teraz leci następna H1. Oj, będzie głośno. Przytkaj uszy, Kasia, uszy. Ale poszło. No. Wow, to czekaj, leci następna. Dobra, to ja się rozłączam, bo muszę śpiewać. Dobra. Jezu, o nie, kopem tą petardę. Nie miałem jak jej rzucić i zgasła. To odpalę ją jeszcze raz. Leci. Ej, one naprawdę są głośne, chyba je puszczałeś tam, nie? No nie odpalaliśmy ich jeszcze. To już nie chciałem słychać. No, już nie było opcji. Czekaj, o, to będzie ciche. Widziałam to. Spoko. Poświecę mu tylko, żeby nas widział. O, tak poświecimy. Przesuń się tak, zrobisz przypadkiem ten. Zaraz to odpalimy. Spokojnie. Idziemy tam strzelać, gdzie strzelaliśmy? No. No to idziemy tam, nie ma lipy. No? Zgubiłaś coś? To by było dobre, dopuszczenia
Właśnie, dobra, to weźmiemy to. A jak nie Kasia, to pokażę ci tak patent, który ten. Zrobić najpierw po prostu dziurę. Jest spoko. Może zmienię tryb na słabszy, bo mi się latarka rozłotuje, jak będę też dużo świecił. Puszczają tam. Gdzie? Tam przed nami. Co? Nie widać. Puszczał ktoś tam. A nagrywasz? Nie nagrywam teraz. No tylko latarko. No i na finał podsumowania tam jest jedna większa petardka, rzuć ją tutaj, gdzie jest ubite. To jest jakaś większa? No K3, to jest takie jak korsarz, o. Tak strzeli, ale nie za mocno. No tak dość. Tak dość. Piszczek. No i piszczek. Wow. Jaram się. Ale to dymu tylko robi. To rzuć to tutaj kawałeczek, bo nie ma. No nie w śnieg. Aj, bo to nie jest petarda. Panie, to jest takie marnotrawstwo fajerwerków, bo cię się zamoczyło. To z tego karabina. Więc leci rakieta z zestawu Travel Mexico Joter 2. Efekt chyba czerwone gwiazdki albo crackling, nie jestem pewien. Za chwilę się przekonamy. Czerwone gwiazdki zdecydowanie. Może zmienimy sobie tryb na zmrok i wtedy nie będę tracił ostrości i bierzemy od razu następną rakietę. Jest to rakieta Travel Mexico. O, stąd odpalaliśmy. Travel Mexico, efekt 1000 pszczółek. A, to będzie słabe, takie bez wybuchu. Nie popatrzyłem się, jakie efekty brałem niestety. Ale przynajmniej ciche będzie. Ciche, ale ładne. O, żałosne. Dobra, może jakąś wyrzuteńkę odpalimy. No, na przykład to. To w sumie nie potrzebuje jakiegoś mega stabilnego miejsca. To się po prostu podpala. Stary Saturn Michelin. Otarki. Jak na takie małe, to nawet spoko, co tam mamy jeszcze. O, różdżka Harry'ego Pottera. Przytrzymaj. Ja odpalę i wezmę do ręki, bo ty pewnie będziesz się bała. Spokojnie. Nie bój się. Mam nadzieję, że... O, jest. Czekaj. Nie, w tą stronę. O, lepiej tak, bo żeby z wiatrem leciały. Ale to jest słabe. Znaczy blisko lecą pociski. O! Może bardziej w górę. Jakim cudem to wybuchło? Wow, teraz nawet strzeli. Chyba... A nie, myślałem, że już koniec. Myślałem, no normalnie to tak strzela. I nie chcę skończyć. O, już z dołu wyleciał dym, to znaczy, że się skończyło. To tam rzucimy, potem to będziemy zbierać, żeby nie było. Teraz może coś grubego weźmiemy, co? A, weźmy. Thunder Air Bomba. Bo to pierdzielnie dobrze. Chociaż tu się nie niesie takie dobre echo jak na tamtej miejscówce. Ale też jest spoko. No nieźle. Teraz Kasia, coś chcesz pięknego? Mini cudzko? Nie, to jest, będzie zarąbiste. To położę sobie lepiej w ziemi, żeby na pewno wszystko ładnie się udało. Single shot z wyrzutni kaliber 25 mm. Ło! No to co? Kasia, spokojnie, może nas nie pobije. To co? Wyluzuj, Kasia.
Nie bój się, no. Przecież nikt się ten. Co teraz mamy? Tander, rybomba. Dzień dobry, siema. Cześć. Siema, czekaj, nie mam się jak przywitać, bo w jednej ręce mam kamerę. To się lewo przywitam. Żuwik, siema. Ty jesteś, czekaj. Pa, nie. Jak miał na imię? Paweł? Tak. No, to dobrze mówił Kuba. Cześć, Kasia. My od Kuby jesteśmy w sumie. Tylko oni siedzą, wszyscy tam bawią się, nie chce się im wyjść nawet z mieszkania. Dlatego sami musimy strzelać. W ogóle, czy jest tutaj to pole? A, takiego gościa. Nie zobaczę. Nie będzie się pluł, bo właśnie o to chodzi. Nie mam pojęcia, nikogo tu nie znam. I nie chcę nikomu na polu normalnie strzelać na siłę. Ale i tak to potem wszystko posprzątamy, jakby się tam złościł. No to raczej się już nie zacznie, no nie? No to git. To i tak to posprzątamy, jak będzie jasno jutro. Chyba. To teraz poleci coś głośnego, czyli Thunder King. Od tego, od Tripexa. Z wyrzutą hukowej. Bez efektu, ale w sumie nawet mocno wali. Co masz w tej reklamówce jeszcze? W sumie jest taki petard, to fajnie się... To trzeba iść na płaską drogę, możemy przejść. Bo to trzeba, żeby poleciało. Leci cyrkowic od Superpower. Ktoś tam normalnie do nas bił. Odsuń się, Kasia! Jezu! Ale super! To jest cyrkowic. Co tam jeszcze mamy? Dwa motylki Sunflower. O! Takie, no. Jak to motylki uciekli? Żeby ona masową baterię, ale tak czy jak lecimy z karabinkiem Lady Cracker. I finał się odpalił. Pisk w uszach. I teraz lecimy z czymś mocnym, czyli Lady Cracker. Kurde. No nie! Nie! Chodź bliżej. Ale wywaliło krater. What the hell? O kurde. Ale to było dziwne.